akcja Turawa rozpoczęta. Cześć, witajcie na Wrzos Fishing TV. Jest gdzieś godzina, nie wiem, za 15:05, także wcześnie rano, jak widzicie, płynę na pierwszą miejscówkę. No i akcja sandacz rozpoczęta. Pogoda przez ostatnie dni naprawdę wyśmienita. Co prawda koło południa robi się już niesamowita lampa. Także dzisiaj tylko jedna tura do południa. Ale tego wędkowania będzie sporo godzin. Myślę, że od 5 do 11, 12 tak jest naprawdę wystarczająco dużo czasu, by fajnie połowić. Jak wyjdzie, no to się okaże wszystko. Z tego, co słyszałem, sandacz żeruje. Także mam nadzieję, że uda mi się wstrzelić w brania, no i przede wszystkim wciąć. Jest, słuchajcie, pierwsza ryba, no niestety za tak zwaną kapotę, piękny leszcz, to już mój drugi leszcz na turawę, niestety na turawie złapany w takich okolicznościach. Już myślałem, że mam pięknego sandacza. Nie wiem, czy nie będzie to moja nowa. Ach, zobaczcie, jaka piękna patelnia turawska o wschodzie słońca. Ach. Na takie leszcze chcę tu przyjechać, ale na inną metodę. Ale piękny. Jeszcze go sobie zmierzę tylko. Ile ma? Ale patelnia. Dał mi emocje, dał. Zaraz zmierzymy go.
Jestem ciekaw, ile ty masz, rybko. Ja cię zmierzę. Tak to. To jest moja nowa życiówa, jeśli chodzi o leszcza. Słuchajcie. Poczekaj, daj mu się zmierzyć. Ja powiem tak. 60. Dobra. Wypuścimy go. Połowić sandacze. Ale piękna patelnia. Pływaj sobie. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Time to shine just like a diamond, yeah. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now. When the stars were aligned. Cause I done seen the time. No i mamy dzisiaj pierwszego sandacza, 53 cm wymiarowy. Nieduży, ale cieszy. O, jaki pistoleto. Ale pistoleto mi wziąłeś.
I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it. When you don't talk to me, when you don't talk to me, yeah. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. You off my mind, and I know it's true, and I'll say this to you, I want you back. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it, no, I can't hide it anymore. Mamy trzeciego sandacza, 57 cm na chińską awarunę, także guma daje radę. Jest rybka, nasusz się trochę. Trzeci dzisiaj, no drugi wymiar, turawski sandaczek. It's easy to set a young heart on the run, to see it crashing up the sky, falling one by one. Walking alone on the coldest night, there's nothing I can ever say to change your mind. Crashing out the skies like a tidal wave. Down on
to moje wędkowanie pomału ma się już ku końcowi, jest już po 11, także jeszcze z godzinkę sobie podryfuję teraz na jeziorze i będę rzucał. No przed momentem dzisiaj już chyba 9 sandacz, nie liczę tego Leszka, także dzisiaj 10 ryba, taki nieduży sandaczyk powyżej 50 cm. Dzień mogę uznać za zaliczony i udany. 4 wymiarowe, 5 krótkich sandaczy. Dzisiaj do boju zaprzągnąłem gumy. Próbowałem trochę na koguta, ale jednak słuchajcie, zasmakowały w Awarunie z AliExpress. Tak więc guma przetestowana, sprawdzona i robi dzisiaj niezłą robotę. No, szkoda, że nie ma dzisiaj życiówki, ale jeszcze dzień się nie skończył. Wszystko jeszcze możliwe. Tak więc działamy dalej. Godzinka, no i będę się ewakuować. Jezioro się już wyludniło, pojedyncze gdzieś łódki jeszcze widać, jeszcze wytrwali, próbują tutaj w okolicach południa coś złowić. No minęła 12, będę kończył już dzisiaj to wędkowanie, będę spływał już na metę, pakuję się i jadę do domu. Nie ukrywam, że jestem już troszeczkę zmęczony dzisiaj. Weekend zresztą, mamy dzisiaj poniedziałek. Weekend był dosyć u mnie aktywny. Także dzisiejsze to wędkowanie naprawdę wystarczy. No jestem zadowolony. Ryba współpracowała. Udało mi się w sumie złowić 10 ryb. Z tego 9 sandaczy, w tym 4 wymiarowe. No i oczywiście, słuchajcie, największe emocje przysporzył mi leszcz na początku. Co prawda zacięty za płetwę. No takie farty się zdarzają przy sandaczowaniu. Ale słuchajcie, ten jego imponujący rozmiar, jak dla mnie oczywiście 60 cm, do tego taki naprawdę gruby. Około 4 kg na pewno ważył. Także to dzisiaj i tak naprawdę ta ryba przysporzyła mi dzisiaj najwięcej emocji. No i trochę poczułem ją na kiju. Także dzień uważam za udany. Dzisiaj głównie przynęty gumowe, a w szczególności słuchajcie, ta awarunka około 8 cm. Chińska zrobiła dzisiaj dobrą robotę. Testowałem jeszcze tam inne gumy, też miałem ryby, ale ta sprawdziła się dzisiaj i dała najlepszy wynik. Także zadowolony, kończę już. Jeżeli oczywiście wam się podobało, to nie zapomnijcie o łapci w górę. No i nie zapominajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robiłeś, to zachęcam oczywiście do tego, aby mój kanał znalazł się na twojej liście subskrypcji. Także dzięki wielkie za oglądanie, za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że już wkrótce kolejny wyjazd, kolejny wypad na turawskie sandacze. Także śledźcie mój kanał, a myślę, że nie ominą was naprawdę ciekawe rzeczy.
Także to tyle z mojej strony. Słuchajcie, trzymajcie się i do zobaczenia.